pokażę Wam, jak spakować świąteczne prezenty. Najprostszym sposobem jest spakowanie prezentu w ozdobną torebkę. Ale co, gdy to nam nie wystarcza? Pokażę Wam trzy sposoby na zapakowanie różnego rodzaju prezentów za pomocą papierów ozdobnych, wstążek, nożyczek i taśmy. Tak zapakujemy prostokątne pudełko. Papier docinamy na długość taką, jaka nas interesuje. Czyli tak, żeby zapakować całe pudełko. Zostawcie sobie odrobinę zapasu. Sami zobaczycie po co. Krótszy bok przykładamy tak, aby dolegał do pudełka i zaklejamy taśmą. Został nam dłuższy bok, który nachodzi na krótszy. Kilka centymetrów zginamy do siebie. Następnie podwijamy i zaklejamy taśmą. Teraz zajmiemy się bokami. Zginamy papier tak, aby daleko do pudełka. Następnie naprostowujemy boki i zaginamy do środka. Co zrobić z tym kawałkiem, który nam został? Zawijemy go do środka. Teraz ten bok musimy zakleić taśmą. To samo robimy bokiem drugim. W ten sposób nasz prezent już jest w części zapakowany. Teraz musimy przykleić to, co tutaj odstaje. Tą część zostawiamy i przyklejamy tylko tą odgiętą. Prezent podpisujemy. Kartkę z imieniem wkładamy do naszej koszulki. Całość zawiązujemy wstążką. Czas na drugi sposób. Papieru wycinamy prostokąt. Na środek układamy to, co znajdzie się w środku prezentu. Następnie zawijamy boki. Jeden i drugi. W miejscu łączenia sklejamy taśmą. Żeby prezent ładnie wyglądał, miejsce łączenia możemy dać na sam spód. Teraz nasze boki zwijamy. Z jednej strony i z drugiej, tak aby powstał cukierek. Po związaniu kokardek boki rozszerzamy. I drugi prezent gotowy. Czas na ostatnią wersję. Papier wycinamy w prostokąt. Następnie boki zaklejamy. Teraz końcówkę papieru zaginamy w jedną stronę. A potem w drugą. Teraz otwieramy i zginamy boki w dół. Następnie zginamy te dwa boki do środka, tak aby jeden zachodził na drugi. W
sposób. Następnie zaklejamy. W ten sposób. Po otwarciu powstała torebka prezentowa. Gdy torebka wyjdzie za długa, możecie pociąć ją z góry. Do naszej torebki wkładamy prezenty. Następnie na samej górze przykładamy tasiemkę i zwijamy nasz prezent. Gdy zwinęliśmy do końca, w tym miejscu zaklejamy nasz prezent taśmą. Naszą tasiemkę wiążemy na supełek, następnie zawiązujemy kokardę. Tasiemkę zginamy na pół i przecinamy po skosie. W ten sposób powstała nam torebka prezentowa.